Tego jednego dnia to uczniowie wystawiają nauczycielom oceny. Ja uważam, że wszyscy nauczyciele w naszej szkole są tacy, jacy powinni być, a więc uważam, że nic się nie powinno zmieniać. Są też i tacy, którzy chcieliby jednak, aby w ramach zajęć lekcyjnych zaszły pewne zmiany. Żeby było trochę mniej pisania. No, zamiast robić zadania w ćwiczeniach, to by było lepiej całe dnie rysować. Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela, to doskonała okazja do przekazania pedagogom takich właśnie postulatów, ale to również czas podziękowań za dotychczasową pracę. Ten dzień stanowi taki moment refleksji, podsumowania tego, co się zrobiło. Patrzymy w swoją pracę i jest to na pewno dla nas dzień miły. I jesteśmy też w tym dniu często doceniani. Jest doceniana nasza praca nie tylko przez uczniów, ale i przez osoby, które są naszymi przełożonymi. Stąd przyznawane zawsze tego dnia wyróżnienia i nagrody dla nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem wybijają się ponad edukacyjną rzeczywistość. Aby mieli oni pole do popisu, konieczne są też starania ze strony organów prowadzących poszczególne placówki. Kończymy duży projekt pod nazwą Termomodernizacja obiektów oświatowych. To jest kilkanaście obiektów, kwota prawie 15 milionów złotych. Budujemy boiska wielofunkcyjne przy placówkach oświatowych, przy szkołach i to robimy i to będziemy robić. Wszystko po to, aby nauczycielom lepiej się pracowało, a co za tym idzie, aby uczniowie mogli czerpać z nauki więcej korzyści, bo to właśnie uczniowie są sensem istnienia szkół. Swoją obecnością oczywiście uświetnili oni galę edukacji w Czerwiące-Leszczynach, wykonując szereg występów artystycznych. Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo bywa tak, że mówią uczniowie, nie, bo on tam nie może, a po południu, a próby, a jeszcze potem korepetycje, a coś tam. Tutaj nie było żadnego problemu z tym, żeby znaleźć uczniów, byli bardzo chętni, wręcz zwłaszcza w tych młodszych klasach, że koleżanka występuje, a ja nie, no to taki smutas się zakręcił. Na scenie o żadnym smutasie nie mogło być mowy, tym bardziej, że dla tych uczniów występ na gali oznaczał odpoczynek od zajęć lekcyjnych, a to, jak wiadomo, cieszy każdego ucznia. Hucznie obchodzona w tym roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to doskonała okazja, by połączyć miłość do ojczyzny i pasję do uprawiania sportu. Stąd nietypowy, bo długi na 100 km maraton w Czerwiące-Leszczynach. Dwa lata temu, kiedy nasza szkoła obchodziła stulecie własnego istnienia, nauczyciele WF-iści zorganizowali bieg 100 km na stulecie szkoły. Stąd uważamy, że poprzez tak uroczysty bieg. Chcemy teraz podkreślić kolejną rocznicę, tą jeszcze chyba ważniejszą, mianowicie odzyskania przez Polskę niepodległości. I tak uczniowie mieli do pokonania w sumie co najmniej 100 km wokół boiska w sercu Czerwionki-Leszczyn. Każdy pokonywał metry na swoje konto indywidualnie, tak aby w sumie dały one co najmniej dystans 100 km. Minimum każdy musi przebiec jedno kółko. Można również więcej. I wielu uczniów na to więcej się zdecydowało i to nie tylko ze względu na obecność nauczycieli. Nie ma stresu, lecz są trochę zakwasy po treningu i ma w planach przebiec, no, tak minimum 3 kółka. Ostatecznie każdy biegał na ile starczyło mu sił. Biegali dosłownie wszyscy, niezależnie od wieku. Efekt ilości dzieci, no może mniej rodziców, ale dzieci świadczy o tym, że szkoła jest nastawiona na sport, o czym świadczy różne dyscypliny sportowe, które te dzieci uprawiają. Od pływania, po piłkę nożną. Po szachy nawet. Uczniowie czerwieńskiej podstawówki udowodnili to sportowe zacięcie na bieżni, biegając zdecydowanie powyżej 100 km. Tęczy ruiny zamku wysokie nocą, w ruinach do dnia kroki. To była inauguracja z prawdziwego zdarzenia. Rozpoczynamy sezon kulturalny w Czerwionce-Leszczynach, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym i na rozpoczęcie tego sezonu wybraliśmy koncert Grzegorza Turnała pod nazwą Turbikon. Grzegorz Turnał i inni wspaniali artyści. Zespół Turbikon zaprezentował czerwieńskiej publiczności doskonale znane fanom twórczości Grzegorza Turnała utwory, ale w zdecydowanie bardziej jazzowej konwencji. Turbikon to są pierwsza i druga sylaba nazw tych panów. Tur od Turnał, Bi od Kubiszyn
i Kon od Konrad, tak się nazywa ten skład, wykonują panowie utwory Grzegorza Turnała w takich jazzowych aranżacjach. Koncert Turbikon był dopiero pierwszą odsłoną tegorocznej jesieni artystycznej w Czerwieńskim Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Kolejni artyści już czekają na występ na tej scenie. Na pewno będą Baciary, na pewno będzie Laocze, na pewno będzie Natalia Kukulska. Trudno o bardziej oddalony od Czerwionki Leszczyn punkt na mapie świata niż Japonia. Tysiące kilometrów dzielące te lokalizacje nie stanowią jednak przeszkody w tej międzynarodowej przyjaźni, dodajmy przyjaźni trwającej już 35 lat. 35 lat temu to praktycznie była prywatna pasja Janusza Lukaszczyka. Jego prywatne zainteresowania i po prostu tą Japonią się zachwycił. I postanowił przenieść to na grunt Domu Kultury i powolutku tą Japonią zarażał pracowników, no i odbiorców tego, co klub czy Janusz prezentował. I tak dziś spotkanie z Japonią w Czerwionce Leszczynach trwa kilkanaście dni w ciągu roku. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się organizowane od 2 lat warsztaty tańca japońskiego, zawsze prowadzone przez specjalistów prosto z kraju kwitnącej wiśni. Bardzo nam się fajnie to tańczy. Jest taki spokojny i możemy się nauczyć czegoś nowego. Trzeba traktować z takim luzem, można tak powiedzieć. Można się uspokoić, gdy się go tańczy i jest dużo pracy rękami. Wszystko to można też było podziwiać na scenie Czerwieńskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w trakcie finału tegorocznych japońsko-czerwieńskich spotkań. Jest pan Fukumoto, który po raz pierwszy jest w Polsce i gra na różnych instrumentach, i tych japońskich, i tych trochę niejapońskich, co zobaczymy zresztą w trakcie przedstawienia. Jest pani Hidai, jest pani Okamura, które uczą tańca, to już japońskiego konkretnie. Konkretny bez wątpienia jest też jubileusz. Już 35 lat takiej przygody to naprawdę szmat czasu. Tylko i wyłącznie należy się cieszyć i czekać na kolejne 40. rocznicę, bo myślę, że pan Janusz Lukaszczyk, który jest ojcem tego sukcesu związanego z tymże klubem, wytrwa i będzie dalej w jakiś sposób ten klub rozwijał. I z pewnością nie będzie tego robił jako tako.